stabilny i prorozwojowy. Tak o przyszłorocznym budżecie województwa podlaskiego mówił podczas środowej konferencji prasowej marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Wskazał, że projekt zapowiada najwyższe dochody w historii województwa, choć na tę chwilę ich jeszcze nie widać. Na moment prezentacji projektu po stronie dochodów zobaczyliśmy 865 milionów złotych. To jest o 34% więcej niż w budżecie na rok bieżący. Wydatki jednak są również niemałe. Zapisano ich w planie 954 miliony. My na razie w ten budżet nie mogliśmy wliczyć środków z Unii Europejskiej. Wcześniej był to budżet w 2018 roku, który był trochę wyższy od tego, który dzisiaj Państwu prezentujemy, ale tam było gro tego, to były właśnie środki europejskie, paręset milionów złotych. Także jeżeli jeszcze będziemy po uchwaleniu budżetu, mam nadzieję, w tym roku, to zapewne będę mógł Państwu taki przekaz przekazać, że ten budżet będzie najwyższy w historii, bo czekamy na decyzję Komisji Europejskiej, która ma być wydana do końca tego roku i w której będzie jest akceptacja naszego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Samorząd wojewódzki zamierza wydać niemal 360 milionów na transport i łączność, z czego ponad 200 pochłoną inwestycje. Na ochronę zdrowia zarząd województwa chce przeznaczyć niemal 70 milionów złotych. 135 milionów wydane będzie, o ile Sejmik plan zatwierdzi, na kulturę, z czego ponad 53 miliony pochłonie inwestycja w białostocki teatr dramatyczny. Ponad 3 miliony złotych pozwoli chronić zabytki, a 2 miliony poprawi warunki funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Na turystykę zaplanowano ponad 3 miliony, ale niemal 4 razy więcej. Aż 11,5 miliona samorząd wyda na sport. Będziemy oczywiście chcemy kontynuować w 2023 roku Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Tutaj proponujemy kwotę 25 milionów złotych. To jest wzrost o prawie 10 milionów złotych do roku 2022. Jeśli chodzi o lata poprzednie, no tutaj nie mam się do czego porównać, bo to jest nasz autorski pomysł tego zarządu województwa podlaskiego, żeby taki fundusz, bym powiedział, funkcjonował. Oczywiście chcemy, żeby w ramach tego funduszu był nabór w styczniu na te wszystkie inwestycje, z którymi się zwracają do nas gminy, powiaty, tak żeby można było wspierać nie tylko my dziękujemy za wsparcie rządowi Prawa i Sprawiedliwości, za to, że możemy tyle inwestycji wykonać, ale też dzielimy się tym wsparciem z naszymi kolegami z gmin i powiatów, bo to jest bardzo istotne, dlatego taką kwotę proponujemy. W budżecie podlaskiego samorządu pojawiły się nowe rezerwy. 5 milionów na poprawę efektywności energetycznej, 2 miliony na pokrycie wydatków na energię elektryczną oraz 0,5 miliona na budżet obywatelski. Podwojeniu uległ też program Odnowy Wsi.